Wyobraźcie sobie substancję, po której za życiu człowiek zmienia się w silną, agresywną i odporną na ból wersję zombie. Brzmi jak scenariusz do horroru? Niekoniecznie. Słyszeliście kiedyś o substancji zwanej flakką? A może obiły się wam o uszy inne nazwy tego narkotyku? Na przykład żwir? Albo pięciodolarowy szał? Dlaczego pięciodolarowy szał? Ano dlatego, że właśnie tyle kosztuje działka tej substancji w Stanach Zjednoczonych. Narkotyk zombie. Tak flakka została ochrzczona przez media. Produkuje się ją ze związku o nazwie alfa-PVP, substancji, której kiedyś dodawano do soli kąpielowych, pod względem chemicznym bardzo zbliżoną do amfetaminy. Wygląda jak kolorowy żwir. Można ją wciągać przez nos, palić, połykać lub podawać dożylnie. Natomiast efekt przedawkowania jest dość łatwo osiągalny. Wystarczy od 15 do 25 mg tej substancji. Zażywanie flaki niesie za sobą różnego rodzaju reakcje organizmu, na przykład paranoję, halucynacje, nadmierną agresję, pobudzenie psychoruchowe, euforię, bezsenność oraz silne napady lęku. Gdy substancja opuszcza organizm, osoba, która wcześniej jej zażyła, odczuwa zmęczenie i objawy przypominające depresję. Natomiast osoba zażywająca tą substancję często staje się bardzo agresywna. Nie odczuwa bólu, ponieważ flakka ma 10-krotnie silniejsze od kokainy właściwości znieczulające. Druga sytuacja jest już mniej śmieszna. Na Florydzie pod wpływem flaki pewien mężczyzna zjadł pół twarzy bezdomnego. Po pojawieniu się policji został on zastrzelony, gdyż stwarzał on poważne zagrożenie dla otoczenia, a jakakolwiek próba porozumienia się z nim nie przynosiła efektu. Inna 17-latka, będąc pod wpływem, wskoczyła do cudzego domu przez okno. Majaczyła coś o Bogu i szatanie. Po chwili wstała i pobiegła, mimo że była poważnie ranna. Zapewne takich historii jest dużo więcej. W internecie można znaleźć pełno materiału z efektami działania tego narkotyku. Niestety flaka zyskuje ogromną popularność. Dlaczego? Prawdopodobnie przez swoją bardzo niską cenę. Według amerykańskich mediów porcja kosztuje zaledwie 5 dolarów. Dlatego w USA nazywa się ją 5-dolarowym szałem. A w Europie można znaleźć narkotyk już za 5 euro. Gdy przeliczymy to na złotówki, cena tej substancji, nawet jak na polskie realia, wydaje się bardzo niska. Flakka więc przez łatwy dostęp, silnie uzależniające działanie oraz niską cenę staje się bardzo poważnym problemem na całym świecie. Jeśli spodobał Ci się film, zostaw suba i daj kciuka w górę. Do usłyszenia.